reporterze Ewelina Wiśniewska rozpoczynamy informację dnia. Premier Beata Szydło spotka się dziś w Wiśle z premierem Republiki Czeskiej Bohuslawem Sobotką. Premierzy obu krajów będą rozmawiać o ważnych elementach polityki regionalnej w ramach współpracy wyszehradzkiej. Wśród tematów, jakie zostaną poruszone w trakcie spotkania, są kwestie związane ze współpracą energetyczną i rozbudową infrastruktury drogowej. Premier Beata Szydło oraz premier Bohuslav Sobotka będą też rozmawiać o polityce migracyjnej, relacjach Unii Europejskiej z Rosją w kontekście kryzysu w Syrii, jak również wydarzeń na Ukrainie. Między innymi właśnie te treści będą omawiane podczas posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w Brukseli w najbliższy czwartek. Przywódcy unijni podejmą również temat reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, która od miesięcy budzi kontrowersje. Projekt Komisji Europejskiej zakłada stały system dystrybucji uchodźców, uruchamiany automatycznie w sytuacji kryzysowej. Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej, Czechami, Słowacją i Węgrami, nie zgadza się na takie rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Alternatywą wobec przymusowej relokacji uchodźców ma być wypracowana przez Grupę Wyszehradzką koncepcja elastycznej solidarności. Zakłada ona, że kraje członkowskie same będą decydowały o skali swojego zaangażowania w rozwiązywanie kryzysu migracyjnego w zależności od potencjału i doświadczenia. W Białymstoku została odkryta pierwsza w kraju zaawansowana uprawa haszyszu, ponad 40 kg narkotyku. Zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Dwie osoby zostały zatrzymane. Ukryta posesja w Dąbrowicy Dużej prowadzona przez dwóch braci znanych już wcześniej policji z przestępczości narkotykowej została zlokalizowana. Magazyn ukryty był za dwumetrowym wałem ziemnym. Liczne środki odurzające, zapakowane i gotowe do sprzedaży znajdowały się w plastikowych beczkach. Poza 42 kg marihuany funkcjonariusze znaleźli 2 kg haszyszu. Mężczyznom zostały postawione zarzuty wytwarzania środków odurzających. Grozi im kara nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności na wniosek prokuratora. Który sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Kiedy Polacy będą obchodzić bolesną 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, tego samego dnia Parlament Europejski będzie debatował o stanie demokracji w Polsce. To oburzające, mówi część polityków. Wniosek o zmianę daty debaty chce złożyć eurodeputowany SLD Janusz Zemke. Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Grupa generałów pod przewodnictwem Wojciecha Jaruzelskiego i za akceptacją pierwszego sekretarza KC KPZR Leonida Breżniewa wprowadza w Polsce stan wojenny. Była to brutalna rozprawa z Solidarnością, mówią historycy. To rzeczywiście 10 tysięcy osób internowanych w ponad 50 ośrodkach odosobnienia. Osób internowanych, jak regulowało to prawodawstwo stanu wojennego, za rzeczy, których miały dopuścić się w przyszłości. Poza tym 10 tysięcy działaczy opozycji, jak dodaje historyk Karol Nawrocki z gdańskiego IPN-u, skazano na niekiedy długoletnie więzienie. Dziesiątki tysięcy osób zwolniono z pracy, ale stan wojenny to nie tylko aresztowani i internowani. Przede wszystkim osoby zamordowane. Zamordowane przez zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadziła stan wojenny. Ofiar śmiertelnych stanu wojennego było co najmniej 100, w tym 9 górników z Wujka: Grzegorz Przemyk, Piotr Majchrzak, Emil Barchański. Dlatego dla nas, Polaków, data 13 grudnia jest symboliczna i bolesna. W tym roku, 13 grudnia, w Parlamencie Europejskim ma odbyć się debata o stanie demokracji w Polsce. Będzie debatował o łamaniu przez Prawo i Sprawiedliwość polskiej konstytucji. Gdyby Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość polskiej konstytucji nie łamali, to tej debaty by nie było. Mówi europoseł Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Taka debata, i zwłaszcza w tym dniu, to paranoja, stwierdza polityk Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. 13 grudnia była wojna Jaruzelskiego z Solidarnością, z Polską.
a teraz część establishmentu, elit Unii Europejskiej walczy z Polską. To będzie już czwarta debata na temat demokracji w Polsce w Parlamencie Europejskim. Zainicjowali ją deputowani z frakcji liberałów, związanej z Nowoczesną. Ryszard Czarnecki mówi, że te debaty tracą coraz bardziej na znaczeniu. Mało już kto traktuje tego typu debaty poważnie. Pierwsza wzbudziła wielkie zainteresowanie opinii publicznej. Byli wszyscy ważni na sali wtedy w Europarlamencie w Strasburgu. Kolejne przypominało takie uchodzenie powietrza. Wyznaczenie debaty o stanie demokracji w Polsce na 13 grudnia stawia Parlament Europejski, ale także opozycję w niekorzystnym świetle, zauważa politolog Marcin Adamski. Jest to problem dla opozycji, która już dystansuje się od tej debaty, więc tak naprawdę może osiągnąć to efekt przeciwny od zamierzonego. Polacy nie tylko nie przejmą się stanem demokracji w Polsce, ale i opozycja straci kolejne punkty. Opozycja jednak liczy, że właśnie poprzez działania na arenie międzynarodowej, a także na ulicach polskich miast, zyska poparcie społeczne i dlatego także 13 grudnia organizuje manifestacje antyrządowe. Dziś nadeszła chwila, by wypowiedzieć posłuszeństwo tej władzy. 13 grudnia wyjdźmy na ulice wszystkich polskich miast i miasteczek i pokażmy, że nie zgadzamy się na niszczenie Polski. Zaprotestujmy przeciwko aroganckiej wszechwładzy PiS. To fragment odezwy, z jaką zwrócił się do swoich zwolenników i do zwolenników opozycji lider KOD-u Mateusz Kijowski. A podpisali się pod nią Grzegorz Schetyna, Ryszard Petru i Lech Wałęsa oraz pułkownik Adam Mazguła, który o stanie wojennym wypowiada się tak. A sam stan wojenny. Czy oprócz tego, że byli ludzie internowani, to przecież byli internowani w sposób, no nie powiem, oczywiście były tam jakieś bijatyki, były jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie rzecz biorąc, najczęściej jednak dochowano do jakiejś kultury w tym wszystkim, w tym całym zdarzeniu. Wzywanie do nieposłuszeństwa wszystkich obywateli to próba rozchwiania kraju, mówi Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. To jest haniebne, żeby 13 wychodzić na ulicę i manifestować przeciwko rządowi, wypowiadać posłuszeństwo, podpisywać się pod deklaracją, gdzie z jednej strony jest pułkownik, który mówi, że w sumie to kulturalnie ten stan wojenny się odbył. W tym roku minie 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego, mimo że sąd prawomocnym wyrokiem uznał, że jego autorzy działali w grupie przestępczej i działali nawet wbrew komunistycznemu prawu, skazał jedynie generała Kiszczaka. Wielu zbrodniarzy, którzy strzelali do opozycjonistów albo zaatakowali działaczy opozycji, uniknęło kary. Bill English został wybrany na nowego premiera Nowej Zelandii. Pełnił on dotychczas funkcję wicepremiera i ministra finansów. Wyboru dokonano podczas specjalnego posiedzenia rządzącej Konserwatywnej Partii Narodowej. Podczas konferencji prasowej English wyznał, że cieszy się z wyzwania, przed którym stanął. Zaznaczył też, iż sprawowanie funkcji premiera wymaga pokory. Zaprzysiężenie nowego szefa rządu i jego zastępczyni, Pauline Bennett, dotychczasowej minister do spraw budownictwa socjalnego, służb ministerialnych i zmian klimatycznych, ma nastąpić jeszcze dziś. Nowym ministrem finansów ma zostać obecny minister do spraw rozwoju gospodarczego. English był jedynym kandydatem na stanowisko premiera, które zostało zwolnione na początku grudnia. Wówczas ten urząd pełnił John Key, który podał się do dymisji. Swoją decyzję Key uzasadnił wówczas względami rodzinnymi. 55-letni polityk cieszył się dużą popularnością w swym kraju. Na czele nowozelandzkiego rządu stał od 2008 roku. Niedzielne przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii zostały zakończone, jak poinformowała Komisja Wyborcza. Prawicowe ugrupowanie pod przewodnictwem Gruevskiego, rządzące do tej pory, uzyskało 41% poparcia.
Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej uzyskała 41% poparcia. Według rzecznika zwycięskiej partii jest to blisko 20 tysięcy głosów więcej od Socjalistycznego Związku Macedonii. Agencja Associated Press podkreśla, iż tegoroczne wybory mają znacznie wyższą frekwencję niż w zeszłych latach. Głosowanie w Macedonii ma na celu zakończenie dwuletniego kryzysu trwającego od momentu oskarżenia ówczesnego premiera Gruevskiego o korupcję, zakładanie podsłuchów oraz sfałszowanie wyborów w 2014 roku przez Zorana Zaeva, przewodniczącego przegranej partii, który jeszcze przed wyborami powiedział: większość popełnionych zbrodni to przede wszystkim ich wina, rządzących polityków. Nie mam zamiaru mścić się na wszystkich, nie mam chorych myśli, zamierzam zbudować niezależny system sądowniczy. W kwestii rządzących polityków, ich wina lub też brak winy powinny być zweryfikowane. Zamierzam pracować dla tego kraju, czego wyniki odczują obywatele. Przez kilka miesięcy przywódca Socjaldemokratycznego Związku Zoran Zaev publikował nagrania rozmów, które miały na celu udowodnienie, iż aktualne premier oraz jego współpracownicy zamieszani są w warte wiele milionów dolarów korupcję. Zostały im również postawione fałszywe zarzuty kryminalne. Za pośrednictwem Unii Europejskiej macedońscy politycy powołali specjalnego prokuratora do zbadania owej afery. Japończycy przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich, które w 2020 roku mają odbyć się w Tokio. Wczoraj z rocznym opóźnieniem ruszyła budowa stadionu olimpijskiego. Powodem był zbyt drogi projekt obiektu. Stadion olimpijski ma być gotowy w listopadzie 2019 roku. Początkowo stadion olimpijski miał powstać według projektu autorstwa słynnej architekty Zahy Hadid. Okazało się jednak, że jest on zbyt kosztowny, dlatego ostatecznie został porzucony. Przyjęto nowy, o prawie połowę tańszy, opracowany przez japońskiego architekta Kengo Kume. Jego znakiem rozpoznawalnym jest korzystanie z naturalnych budulców, między innymi z drewna. I właśnie z tego materiału w znacznej części ma być zbudowany obiekt. Aby stadion sprawiał wrażenie jeszcze bardziej naturalnego, cały obiekt ma być obsadzony roślinami, tak by stworzyć wokół niego park. Stadion zostanie wybudowany na miejscu poprzedniego z igrzysk w 1964 roku. Będzie kosztować 149 miliardów jenów, czyli 1,022 miliardy euro. Agenda 2020 ga. Centralnym punktem będzie stadion, który głęboko wierzę będzie prawdziwym symbolem agendy 2020. Pierwotnie igrzyska miały kosztować ponad 6 miliardów euro, ale planowane wydatki stopniowo wzrosły do czterokrotności tej sumy. Obecnie Komitet Organizacyjny i rząd japoński szukają oszczędności, aby budżet największej imprezy sportowej świata nie przekroczył 16 miliardów euro. Będzie to olimpiada, która podziela nasze nadzieje i marzenia, która pozostawi dumną spuściznę i pokaże światu siłę Japonii. Za 4 lata medale olimpijskie zostaną rozdane w 33 dyscyplinach. Do programu igrzysk dołączyło 5 nowych dyscyplin: baseball, fastball, karate, skateboarding, surfing i wspinaczka sportowa. A kolejne wydanie informacji dnia w samo południe. Zapraszam. Milena Laskowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Przed południem przejaśnienia jedynie w północnych regionach kraju. W centrum i na południu zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Maksymalnie w godzinach przedpołudniowych od minus 2 stopni na Podlasiu do 2-3 stopni na zachodzie i południu. Powieje silny i umiarkowany wiatr z zachodu i północy. Ciśnienie będzie wzrastać. Na barometrach w południe 1020 hektopaskali. A teraz zapraszam Państwa na przegląd regionów.